Na mojej lekcji italiano in 5 minuti. Dzisiaj chciałabym Was nauczyć przydatnych zwrotów podczas wakacji we Włoszech, kiedy to będziecie w barze i będziecie chcieli zamówić sobie coś dobrego, czy to kawę, czy to sok, czy to rogalika. Siete pronti, jesteście gotowi? Kominciamo, zaczynamy. Prima, prima cosa, pierwsza rzecz to produkty, co możemy kupić w takim barze. Przede wszystkim musimy wiedzieć, e, co możemy dostać. Bar włoski to nie jest taki typowy pub, pewnie już to wiecie. I dostaniemy tam przede wszystkim kawy, śniadania, także na obiad jakąś bułkę, czasem jakieś ciepłe danie, wieczorem aperitivo. Alora, zacznijmy sobie od e, napojów. Un café, kawa. I we Włoszech zamawiając un café... Często dostaniemy po prostu espresso. Nikt nie będzie dopytywał, o jaką kawę nam chodzi. Un café e espresso. Un café un espresso. To jest to samo dla Włocha. E, możemy też zamówić un tè. Un té herbata. Ale e, tego Włosi raczej często nie zamawiają. Czasami zdarzyło mi się dostać zamiast té una camomilla, czyli rumianek. Atencjone! Włosi zamawiają un kiedy boli ich głowa, albo żołądek, w związku z tym czasami w barach mają una camomilla zamiast un <gry> uh, Andiamo avanti, lecimy dalej. Una bibita. Una bibita, pod tym hasłem kryje się napój. Una coca-cola, una fanta, uno sprite. Una bibita, napój. Uh, możemy też zamówić una botilieta di acqua. Una botilieta di acqua, czyli mała buteleczka wody, ta półlitrowa butelka, to będzie una botilieta di acqua. Uh, I akwa może być liscia, czyli niegazowana, albo gazata, gazowana. Una botilieta di acqua liścia, una botilieta di acqua gazata. Uh, Dalej, co jeszcze możemy zamówić w takim boskim barze? Na pewno sukko. Un sukko di frutta, sok owocowy. Un sukko di mela, un sukko di arancia. Di mela, jabłkowy. Di arancia, pomarańczowy. A jeśli o sokach mowa, to na pewno możecie zamówić także una spremuta. Una spremuta to świeżo wyciskany sok z cytrusów. No i taki sok może być di arancia z pomarańczy. Albo di pompelmo, czyli z grejfruta, Una spremuta di arancia, una spremuta di pompelmo. Takie dwie spremuty możemy dostać. Eee, no i przejdźmy w takim razie do działu kawy. Kawy włoskie. Kawa to wiadomo, un caffè, un espresso. Eee, na bazie espresso mamy też cappuccino, czyli kawa, którą świetnie znamy w Polsce. Ale e, mleczną kawą jest też latte macchiato. I uwaga, w Polsce często zamiast powiedzieć pełną nazwę, często mówimy un latte, si? Sì? Latte, poproszę latte. We Włoszech jeśli zamówicie un latte per favore, dostaniecie po prostu szklankę mleka. Koniecznie musicie dopowiedzieć un latte macchiato, czyli poplamione mleko, poplamione właśnie kawą. E, możemy też dostać inną kawę, też macchiato, Makiato macchiato to jest wtedy kawa poplamiona. Caffè macchiato, poplamiona kawa, odrobiną mleka. Czyli małe espresso, e, poplamione odrobinką mleka. Natomiast latte macchiato, duża szklanka mleka z odrobinką kawy, z wlanym szotem espresso. Ok? Allora, due tipi di caffè. Dwa zupełnie różne rodzaje kawy. Macchiato, latte macchiato, caffè macchiato. Ale nigdy nie zamawiamy samego latte. Café może być też corretto, wtedy będzie z odrobinką likieru, jakiegoś alkoholu, zazwyczaj grappa. Hmm. I jeszcze jaki rodzaj kawy, taki bardzo popularny. A, espresso. Espresso może być też dopio, podwójne. Może być ristretto, czyli jeszcze bardziej ściśnięte, mniej wody, jeszcze bardziej esencjonalne, jeszcze takie bardziej gęste. Może być też lungo, czyli wydłużone odrobiną wody. Café lungo, czyli trochę bardziej rozwodnione. Ale dalej w tej małej filiżaneczce do espresso oczywiście. No i kawa taka z zdecydowanie większą ilością wody to będzie americano. Americano, czyli taka mała czarna. Hmm? Va bene. E, a jak poprosić o te produkty? Najprościej będzie użyć sformułowania vorrei. Vorrei, czyli chciałbym, chciałabym. Vorrei un cappuccino. Chciałbym, chciałabym cappuccino. Vorrei un caffè", Chciałbym, chciałabym kawę. A co do jedzenia, możemy zamówić sobie właśnie cornetto, czyli rogalika. Vorrei un cornetto con la crema albo con la marmellata. Chciałabym rogalika z kremem, chciałabym rogalika z dżemem. E, możemy też zamówić często w barach un panino, un panino imbottito, czyli bułkę, bułkę z jakimś wkładem, serem, szynką, un panino con la mozzarella. Un panino con la mozzarella y e il pomodoro, un panino con il prosciutto, półkę z szynką, un panino con el formaggio z serem, formaggio ser. Mam nadzieję, że ten mały przewodnik się Wam przyda. Powtórzcie sobie kilka razy słówka, wyrażenia i życzę Wam powodzenia podczas wakacji i zamawiania sobie e, pysznych kaw oraz e, innych produktów we włoskim barze. Tymczasem subskrybujcie koniecznie mój kanał i do zobaczenia na kolejnym filmie z edycji Italiano in cinque minuti. Do zobaczenia na Instagramie, na Facebooku i na moim blogu polskabloszka.home.blog. Ciao! Ciao.